Paweł, żebyś się dobrze poczuł, ja ci zadam parę takich pytań, które cię rozluźnią, dobrze? Ale ja jestem luźny tak, że wiesz, ja muszę się spinać, bo ja w ogóle kiedyś miałem być mimem, nie wiem, czy wiesz. Memem? Nie, mimem, właśnie to jest ta różnica pokoleń. Bo ja jestem memem często, ty też, nie? Memem. Bywam. A mimem, czyli... Znaczy, jakbym tak robił, to by było bardzo niedobrze. To takim weselnym mimem by był podobany. Dlaczego nie zostałeś mimem? No bo wiesz co, wydawało mi się, że jak się mówi, to jest jeszcze fajniej. Nie może mądrzej czasami, ale fajniej. Ale masz predylekcję mima? Predyspozycję? Umiejętności. Wiesz co? Ty masz fajną twarz. Ty masz taką twarz jak z The Who. To jest komplement dla mnie. Pamiętasz zespół The Who? Talking about my generation. To akurat, wiesz co, jest coś takiego. To w ogóle, wiesz, Peter Townsend był fajnym aktorem. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle. On zrobił taki film, który się nazywał Mac Vicar. Oczywiście. No. No nie masz pojęcia, o czym mówić, bo ja to widzę. I... Paweł, to ty gadaj, ja się pójdę zapić, dobrze? Zapić. To już za późno. Dobrze. Zadam ci parę pytań. Pozwolisz? Proszę. Szybkie odpowiedzi. Masz jakieś natręctwa? Jestem zbudowany z natręctw. Jakieś największe twoje? Wychodzenie z domu, sprawdzanie, to jest w ogóle klasyka, nie? Jest nas miliony. Ale na przykład nie przechodzę przez... Jak Jack Nicholson w filmie. Nie wiem, ale to pewnie było takie zbadane. Bo to, czy jak leżą płyty, to żeby nie wejść w szprosy. No, bo po co? Druga rzecz jest No taka, masz rację, sens tego jest jakiś nieuzasadniony. No nieuzasadniony. No, jak bo będziesz wychodził, to uważaj. Ja już wszystko tutaj topografię zaliczyłem. A chociaż tutaj jest tak, że nie widać tego i to jest bardzo pomocne. A co się stanie, jak nastąpisz? Koniec świata? Armagedon? Jezus do ciebie przemówi? Nie, to jest tak jak mycie zębów. Źle się czujesz. Że nie umyłeś. Myjesz? Myję. Super. I wiesz, no lubię na przykład bardzo mieć poustawiane fajnie książki albo obrazy, albo fotografie, żeby one miały pewien kontekst i pewną formę całościowo. To jest pewnie pytanie do specjalistów. Natomiast zdecydowanie tak jest. Lubię bardziej porządek niż nieporządek, bo daje mi to poczucie fajności, i bezpieczeństwa. Ja wiem, czy kontroli estetyki pewnej. Okej, dobrze. Wolisz luźne bokserki czy obcisłe slipy? Zdecydowanie luźne bokserki. A dlaczego? Dlatego, że jest wygodniej, tak jak z tymi obrazami. Lubisz mieć wszystko poukładane? Lubię mieć luz. Dobrze.